jest jeden z najsłynniejszych obieży światów w całej Holandii, podobno. To jest Olivier van Noort. On się tutaj urodził i był pierwszym Holendrem, który płynął, żaglował dookoła świata. Chciał płynąć do Indii, a potem południową stronę południowej Ameryki i wrócił, bo byli tacy może, którzy to próbowali, ale nie wrócili. I dlaczego tutaj mamy jego obraz, gdzieś też stoi, jeszcze go znajdziemy, dlatego, że on był stąd, a my, gdzie my jesteśmy? W Schoonhoven. I właśnie od tego kolesia wzięło się zamiłowanie do rendy, do podróży. Tak? Nie widziałam. Dzień dobry, cześć. To jeszcze raz oficjalnie witamy się z wami bardzo serdecznie z miasta Schout, coś tam? Schoonhoven. Schoonhoven, co oznacza miasto srebra. No to nie znaczy miasto. Tak. Tylko to jest miasto srebra. Jest, tak? Tak, tak się nazywa też. Jesteśmy nad rzeką Lek. To jest właśnie ta rzeka, którą tutaj możecie oglądać. Bardzo żeglowna. Tutaj dosłownie co 5 minut albo nawet co 3 minuty przepływa jakiś stateczek. Stateczek? No, to są największe, które pływają. To są barki, to nie są stateczki. Ja mówię stateczki, ale chodzi mi oczywiście o te barki, co tam widzicie. Oprócz tego też jest tutaj prom na drugą stronę, bo nie ma chyba tutaj mostu, przynajmniej w tej okolicy. I moja historia, zaraz będzie Dorenda opowiadać o miasteczku, to już jej oddamy głos. Ja wam tylko powiem, że rzeka Lek wpływa generalnie do Morza Północnego. Ona jakby stąd płynie już na zachód i przez Rotterdam, tam jest taka sieć portów, jeden z największych portów chyba świata. Rotterdam. Tak. Oczywiście to nie jest sam rzeka Lek, bo ona się jeszcze łączy z jakąś jedną większą rzeką, z jakimiś kanałami, ale jakby już, nie wiem, czy to jest tamten kierunek, ale jakby płynąć generalnie, to 50 km jesteśmy w Morzu Północnym, dopływamy do Morza Północnego. Tak, tak. Więc... Ogólnie to jest delta rzeki Rena, tak. Tylko co chwilę zmienia się nazwa. No to co? Pójdziemy do miasteczka, tak? Tak. A przy okazji mają tutaj wygodne ławki, jakby już była taka okazja i trzeba było by tutaj spędzić noc. Wchodzimy do miasteczka przez jedyną ocalałą bramę. Kiedyś było 5 bram, teraz jest jedna. Ona się nazywa Brama Promowa, dlatego że wychodzi się tutaj z miasta na miejsce, skąd pływają promy. Ta brama jest z początku XVII wieku, ale wcześniej była inna brama, która była trochę bardziej do środka miasteczka. Tylko że miasteczko urosło i trzeba było przenieść bramę. Co jest ciekawe, ta brama to nie jest tylko wejście i wyjście z miasta, ale też są drzwi, które działają jako drzwi przeciwpowodziowe. Te drzwi, i które już są nowsze, bo jednak muszą być mocne, jak jest wysoka woda, to się je zamyka, pewnie barykaduje jakoś i no, utrzymają wtedy wodę. Tutaj na przykład mamy tabliczkę, która ukazuje, jak wysoko była woda jakoś tak w 1953 roku, jak była duża powódź, która zalała pół kraju prawie. No może nie aż tyle, ale wtedy bardzo dużo ludzi i nie tylko ludzie, tylko też zwierzęta umarły. Umarło. No więc to była taka wysokość, więc to jednak od czasu do czasu te drzwi są potrzebne. Idziemy sobie w kierunku centrum, a nie mamy za dużo czasu, bo tak mniej więcej koło 12 może zacząć padać, czyli jakieś 40 minut nam zostało. Słuchajcie, różne komunikaty do Polski dochodzą, że tutaj mamy jakąś taką bardzo zaostrzoną sytuację. No ja wam po prostu mówię i pokazuję, że żyje się normalnie, no są kawiarnie pozamykane, restauracje, no bo takie są obostrzenia, ale poza tym wszystko jest, jak widzicie, nie trzeba używać maseczek. Wszystko jest w miarę normalnie, no. Nie ma też jakichś demonstracji, no bo to też nie ten temat, co aktualnie się dzieje w Polsce, chociaż jakieś antykowidowe zdaje się były, nie? Były, tak, tak. Ale no, chyba nie na tą skalę, co w Polsce, przynajmniej
jakby nie mówi się o tym tak znacznie i do Holandii też nie dociera wiele takich informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce. Tak, tak. Jakieś tam krótko o tym wspominali, że jakieś demonstracje było parę dni temu, a potem już nie za bardzo. Choć dzisiaj widziałam znów, że coś jednak napisali. No, ale to już, słuchajcie, nie jest temat tego filmu, bo przyjechaliśmy, żeby wam po prostu pokazać miasteczko. Także co, zaraz Dorenta coś się na ten temat opowiesz. Tak. Tą uliczką, albo tuż obok, tego nie jestem pewna, płynęła kiedyś rzeczka mała Zeewender. Teraz jej już nie ma, bo ją przełożyli gdzie indziej. Ale wzdłuż tej rzeczki, która tutaj za nami wpływa do Lek, powstało właśnie to miasteczko w XIII wieku, albo nawet wcześniej. Pierwsze wzmianki są z XIII wieku w każdym razie. Dlatego chciałam pokazać tą uliczkę. Tu za nami ratusz, który z tego co skojarzę wciąż działa, tam ślub można brać na przykład. On jest z połowy z XV wieku i co jest ciekawe właśnie tutaj jest, że jest bardzo duży karylion, który ma 50 dzwonów, też z XV wieku już, choć wtedy był trochę mniejszy, a niektóre z tych dzwonów są robione z brązu, armatę, którą przywiózł ten Olivier van Noort gdzieś tam ze swojej podróży dookoła świata. Jesteśmy obok kościoła, o którym wam zaraz opowie Dorenda, a ja wam chciałem pokazać, tutaj za moimi plecami jest budynek, który najwyraźniej chciał się przewrócić i zastosowali taki sprytny sposób, żeby go podtrzymać. No nie wiem, czy to już tak na wieczność zostanie, czy raczej nie. Podadzą go jakiemuś remontowi, ale... Myślę, że jeszcze jakiś remont będzie. No bo nie wygląda to zbyt zachęcająco, a chyba tam ktoś mieszka, nie? Chyba tak, są firanki. Zobaczcie, taką ciekawostkę, rower z bambusa. Ale tak naprawdę chciałam pokazać kościół. To jest kościół świętego Bartolomeusza, który datuje z XIII albo XIV wieku, dokładnie nie wiadomo. I w tym kościele leży pochowany Olivier van Noort, żeby znów do niego wracać. Kościół oczywiście na początku był katolicki, teraz od reformacji jest protestancki, a katolicy potem zbudowali swój nowy kościół, który też nazywa się świętego Bartolomeusza, więc tutaj są dwa takie same kościoły. Nie tylko ten dom chce się przewrócić, ale też wieża kościoła. Wieża jest trochę młodsza od kościoła, bo z XV wieku i zaczęła się, nie wiem kiedy, powoli przewrócić tak bardzo, że w XX wieku, na początku, chcieli ją w ogóle znieść. Ale w końcu jednak zrobili remont, wbili tam palę do ziemi i teraz stoi tak jak stoi. Oczywiście wideo tego nie odda. Nie zobaczycie tego, że jest krzywa, ale ja stąd widzę. Półtora metra jakby od, nie wiem jak to od się... Pionu. Od pionu. Przechyliła się, tak? Tak, półtora metra przechyla się.
To się nazywa Olivoland. Tradycyjnie jemy to zawsze na Sylwestra, ale też na jarmarkach. Zazwyczaj stoją takie, kramy, jak to się nazywa? No, kramy. No, albo na rynkach czasem, albo po prostu tak. I to jest trochę takie ciasto jak pączki, tylko w środku nie ma dżemu, a są rodzynki. Niestety jest bardzo głośno, więc pewnie i tak nic nie słyszycie, więc po prostu to zjemy. Tak. Ten budynek to miejski skład zbóż i szkoła. Nie wiem, co to za dziwne połączenie, ale tak to jest napisane na tabliczce. Zbudowane tak na takie okresy, kiedy jest głód, żeby zawsze zboże było i ludzie nie głodowali. A teraz działa, czy to jest już po prostu historia? Nie, tam na górze są jakieś firanki, więc chyba ktoś mieszka. Trafny plakat. Witamy w Holandii. Prognoza pogody na dzisiaj 100% szanse na słońce, deszcz, śnieg, grad, wiatr, mgła, śliskie drogi, upały, burze, chmury i sztorm. No to słuchajcie, właśnie tym optymistycznym akcentem może zakończymy ten vlog, bo właśnie boimy się tego sztormu, tego deszczu, tej burzy, tego gradu, śniegu i wszystkiego. Śliskich dróg właśnie, bo przejechaliśmy samochodem, więc musimy jeszcze dojechać do domu, no i oczywiście musimy postarać się, żebyście ten vlog jeszcze dzisiaj zobaczyli, bo jak pamiętacie, jest to daily vlog. No, to co, Dorenda? Do domu, tak? Tak. Żegnamy się też, z miasteczkiem. Też trochę zimno, więc... Tak, słuchajcie, te miasteczka tak. Naprawdę mają bardzo fajny klimat, bardzo fajnie się tu spaceruje. No szkoda, że akurat też ta aura jest dzisiaj taka trochę ponura. No ale w końcu zbliża się tak naprawdę zima. Powoli się już kończy jesień. A co z nami? Na razie do poniedziałku na pewno jesteśmy w Holandii, bo będziemy mieli jakąś tam rozmowę na temat pracy. Ale to może jeszcze... Jak coś więcej będziemy wiedzieć, to po prostu wam powiemy. A co jutro, co w weekend, no to zobaczymy, pewnie też to uzależnimy od pogody. Jeśli będzie ładnie, to na pewno jakaś kolejna wycieczka w jakieś fajne miejsce. Może zamiast miasteczka to jakaś przyroda. Zobaczymy. Także słuchajcie, nie zapominajcie o łapkach w górę, subikach, komentarzach. I zachętach. Zobacz, polski sklep. O, polski sklep. Polski sklep, tu Polak. Tu Polak, o, tu Polak. Wędliny, napoje, pieczywo, nabiał, inne. W końcu mogłem coś po polsku przeczytać, bo tak to zawsze dolega. A co tam jest napisane? O, nigdy nie pyta. Nieraz pytam. Dobra, to tym optymistycznym akcentem przy polskim sklepie. Do widzenia. Pa. Pa.